teoretycy, jeżeli w ostatnim czasie zastanawialiście się, dlaczego więzień labiryntu Jungkook biegnie przez las ze spętanymi rękami, dmucha w muszle, z której nagle wydobywa się dźwięk, a na sam koniec tej historii zamienia się w Simbę i wbiega na lwią skałę, to wiedzcie, że nie jesteście sami, ponieważ ja też bardzo mocno się nad tym zastanawiałam, a to oznacza jedno, oglądacie teraz teorię BTS. Zaczynamy! Doczekaliśmy się premiery albumu Map of the Soul 7 oraz oficjalnego teledysku do piosenki tytułowej, czyli On, ale to, co otrzymaliśmy od Big Hit, chyba zszokowało nas wszystkich, a przynajmniej ja się nie spodziewałam dostać krótkometrażowego filmu fabularnego z BTS w roli głównej, który w dodatku ma odniesienia do innych filmów pełnometrażowych oraz do mitologii greckiej, czyli po raz kolejny zostałam znokautowana brutalnie ilością informacji. Chociaż widziałam w internecie, że niektórym to przeszkadza i stwierdzają nawet przerost formy nad treścią, ponieważ Big Hit bardzo usilnie próbowało wcisnąć zbyt dużo symboli i zbyt dużo wszystkiego w niecałe 6 minut teledysku i w efekcie to wszystko może nie być aż tak spójne, jak się mogło wydawać. Tuż po premierze teledysku zostałam oznaczona w twecie, gdzie przeczytałam, że jeżeli uda mi się zmieścić te wszystkie teorie w jeden film, to jestem mistrzynią. I tutaj zaczynają się schody, ponieważ myślałyśmy nad tym sporo z Ann i uznałyśmy, że podzielimy ten film na dwie części i pierwsza część będzie w całości poświęcona temu, co widzimy w teledysku, czyli jakby odniesieniom do poprzednich MV, do religii, do filmów, do książek, do czegokolwiek innego, do Bangtan Universe, a druga część, drugi film poświęcony teorii do On, będzie się odnosił do mitologii greckiej, bo tego jest naprawdę, naprawdę sporo. Więc w efekcie dostaniecie trzy filmy z teoriami, dwa poświęcone teledyskowi do On i trzeci poświęcony tekstom piosenek, które znajdują się na albumie Map of the Soul 7. Na samym początku teledysku widzimy ludzi leżących na trawie, którzy wydają się martwi i im dalej przesuwa się kadr, tym bardziej utwierdzamy się w swoim przekonaniu, widząc wbite w nich włócznie. I mi osobiście to od razu się skojarzyło z jakąś zarazą, ale ewidentnie tu widać, że została stoczona jakaś bitwa. W tle widzimy góry, co od razu kojarzy nam się z teledyskiem do Not Today oraz do Spring Day oraz z opowiadaniem Ursuli i Le Guin, ci, którzy odchodzą z Omelas, na którym właśnie bazował teledysk do Spring Day. I jeżeli znacie tekst tego opowiadania, to od razu zauważycie, że to, co się dzieje w teledysku, jest spójne z tym, co było opisane w opowiadaniu i te dwa puzzle się ze sobą łączą, ponieważ Omelas było utopijnym miastem, w którym żyło tylko szczęście. Ludzie byli tylko i wyłącznie szczęśliwi i to było takie idealne miejsce na ziemi. Na polu bitwy mamy dwie żywe osoby, Gina oraz kogoś, kto chodzi za nim. Gin kuca przy ciele gołębia przebitego strzałą, podnosi wzrok i spogląda w niebo. I dla mnie, mimo że on jest sam, to wygląda jakby cofnął się w czasie lub próbował cofnąć się w czasie, żeby uratować tego gołębia, a właśnie do tego odnosił się komiks Save Me. Ilekroć Gin cofał się w czasie, żeby kogoś uratować, to coś zawsze poszło nie tak. I o tym też świadczy jego mina w tym teledysku. Co oczywiście będzie miało bardzo symboliczne znaczenie, ponieważ w tym teledysku jesteśmy w stanie zliczyć 7 białych gołębi, czyli dokładnie tyle, ilu jest członków BTS, czyli te gołębie będą ich symbolizować. Białe gołębie symbolizują nowy początek, pokój, wierność, miłość oraz szczęście. Warto dodać, że gołębie trzymają się razem, są bardzo wobec siebie lojalne oraz współpracują przy budowaniu gniazda. Żyją też w obszarach, w których ludzie mogą bardzo łatwo je obserwować i dlatego też zauważono, że są to ptaki bardzo honorowe, oddane i pokojowe. A skoro w teledysku do On gołębie symbolizują Bangtanów, to będzie nabierało sensu, ponieważ oni też są wobec siebie lojalni i współpracują przy budowaniu gniazda, które będzie jedną wielką metaforą tego, co Bangtani próbują nam przekazać, wiecie. Każda gałązka to osobna nauka, osobna myśl, którą BTS próbuje nam wpoić. W kolejnej scenie widzimy Jungkooka biegnącego przez łąkę w stronę gór i to jest kolejny raz, kiedy widzimy, jak Cookie biegnie w teledysku, bo tak jak Namjoon zawsze pracuje na stacji benzynowej, tak Cook ciągle biegnie, czy to w Run, czy w Spring Day, czy w Fake Love. Widzimy, że Jungkook odbiega od ogromnego muru, który ewidentnie coś od nich odgradza, ale ten mur wygląda identycznie jak mur z filmu Więzień Labiryntu, co widzimy też w późniejszych scenach w tym teledysku. W skrócie opowiem, że film opowiada o grupie młodych ludzi, którzy są uwięzieni i otoczeni wielkim murem. Za murem znajduje się labirynt i, co logiczne, żeby się wydostać, trzeba przejść przez ten labirynt, ale oczywiście to nie jest takie proste, bo w labiryncie też czyhają najróżniejsze niebezpieczeństwa, można zginąć, ale pytanie brzmi, dlaczego Bangtani odnoszą się do więzienia labiryntu? Film mówi również o epidemii pożogi, która dotknęła cały świat, wywołanej przez zmutowany wirus, który atakował mózgi, gdzie dochodziło do jego namnażania i degeneracji tkanki mózgowej, powodując przy tym, i tutaj uwaga, zaburzenia emocjonalne, wyłączenie cech ludzkich oraz rozpad osobowości, czyli osoba zarażona
straciła zmysły oraz kontrolę nad samym sobą. I tutaj jeszcze przy okazji dodam, że osoby zarażone pożogą w tym filmie miały na sobie dokładnie takie same ślady, jak ma Vi na szyi w teledysku do On. I warto się tutaj na moment zatrzymać, ponieważ Omelas, o którym wspominałam wcześniej, było utopią, czyli było takim idealnym światem, bez zła, bez nienawiści, bez żalu, gdzie ludzie byli tylko i wyłącznie szczęśliwi, jednak byli też świadomi tego, że to szczęście jest zależne od cierpienia jednostki. Przypomnę, że w Omelas w piwnicy było uwięzione dziecko. Najprawdopodobniej był to chłopiec, chociaż nie było tego do końca wiadomo, ponieważ stan, w jakim on się znajdował, jakby uniemożliwiał stwierdzenie, czy jest to chłopiec, czy dziewczynka, ponieważ był chory, był brudny i był też ranny. Nie można było być dla niego miłym, nie można było go uwolnić, ponieważ w momencie, kiedy ktoś by był dla niego miły albo go uwolnił, to szczęście tysięcy ludzi, którzy mieszkali w Omelas, zostałoby zastąpione szczęściem jednostki. Ludzie w Omelas są świadomi cierpienia tego dziecka, ponieważ każda osoba w odpowiednim wieku zostaje uświadomiona o jego istnieniu. I jedni to akceptują, ignorują to kompletnie i dalej cieszą się życiem, jednak są też tacy, którzy nie potrafią tego zrozumieć, nie potrafią zaakceptować tego, że ktoś cierpi, by inni byli szczęśliwi i że to cierpienie jest ignorowane. I dlatego są takie osoby, które nie mogąc tego znieść, odchodzą z Omelas. Jungkook w Spring Day był utożsamiany z tym dzieckiem i to samo można powiedzieć oglądając teledysk do On, ponieważ ma on spętane cierniami ręce i doznał krzywdy. Ucieka, zupełnie jakby nagle się uwolnił i próbował uciec z Omelas. Potwierdzenie na to, że to właśnie Jungkook był tym chłopcem, znajdziemy także w teledysku do Fake Love, ponieważ to właśnie on znajdował się w ciemności, w zamknięciu i w momencie, kiedy zaczął biec, czyli zaczął uciekać, zaczęła się walić za nim podłoga, czyli ten idealny, utopijny świat ulegał zniszczeniu. I tutaj możemy połączyć te dwa światy i powiem wam szczerze, że musiałam to sobie rozrysować, żeby się upewnić, że moje myśli mają jakikolwiek sens. Omelas było światem idealnym i jego mieszkańcom nic złego nie mogło się przytrafić. Było to miasto otoczone górami, natomiast w filmie Więzień Labiryntu także mamy obszar otoczony murem i znajdującym się na tym obszarze ludziom też nic złego się nie przytrafiło i nie mogło się przytrafić. Dopiero po przekroczeniu murów, po wejściu do labiryntu i po opuszczeniu Omelas, ludzi mogło spotkać coś złego i ta straszna rzeczywistość, która bynajmniej nie jest utopią. Poza murami i za górami ludzi czeka prawdziwy świat, prawda. Nie są w stanie dłużej żyć w idealizowanym świecie, nie czuli na ludzką krzywdę i cierpienie, ponieważ odchodzą. Chcą coś zmienić, nie chcą dłużej bezczynnie patrzeć na to wszystko i ignorować to, co się dzieje na świecie, nawet jeżeli za murami czeka zaraza. Wspominałam już, że wirus spowodował wyłączenie cech ludzkich, zaburzenia emocjonalne oraz rozpad osobowości i to można porównać do momentu, w którym mieszkańcy Omelas dowiadywali się o istnieniu chłopca i zdecydowali się wyłączyć swoje cechy ludzkie i zaakceptować krzywdę jednostki dla własnego szczęścia. Dokopałam się w internecie, jak zawsze zresztą, do wielu socjologicznych interpretacji oraz psychoanalizy Więźnia Labiryntu i oczywiście sprowadza się to wszystko do tego samego, czyli do teorii Junga oraz do archetypów, które znajdują się w tym filmie, głównie cienia, który zostaje uwolniony w momencie, kiedy bohaterowie zostają zarażeni i tracą nad sobą kontrolę. I tak sobie myślę, że w sumie to już dawno mogliśmy znaleźć odniesienie do Więźnia Labiryntu i połączyć to z Omelas, przecież w Young Forever pojawił się labirynt, albo chociażby piosenka Love Maze, której tekst opowiada o tym, że idąc w otchłani w stronę światła, otoczeni przez mury labiryntu, z nadzieją, że za tymi murami znajduje się raj, mamy siebie i jeżeli mamy siebie w tej ciemności, to wtedy nawet ten labirynt potrafi być rajem. Warto też dodać, że osoby znajdujące się w tym labiryncie były w pewnym stopniu marionetkami systemu, ponieważ byli cały czas obserwowani przez władzę, a to z kolei kojarzy nam się z Shadow albo chociażby z Mic Dropem. I były to też osoby, które były najsilniejszymi jednostkami, posiadały pewien gen, jednak postanowiły się zbuntować i wydostać z tego labiryntu. Ale biorąc pod uwagę fakt, że on jest pisany wielkimi literami, to mi od razu kojarzy się z No. A tam z kolei widzieliśmy coś podobnego. BTS także było uwięzione przez ludzi, którzy przypominali naukowców, w dodatku dawali im tabletki, a na tablicy widniały napisy, które w sumie przypominały obserwacje i badania naukowe. Jungkook może symbolizować albo BTS, albo też samych idoli, którzy nie mogą robić tego, co chcą, ponieważ ich ręce są związane, a więzy będą symbolizować na przykład kontrakt albo oczekiwania społeczeństwa. W kolejnej scenie widzimy Jimina stojącego koło samochodu, na którym siedzi chłopiec trzymający bęben. I mi osobiście ten samochód od razu się kojarzy z tym, który widzieliśmy w I Need You albo w prologu, a jeżeli chodzi o bębny, to po chwili się okazuje, że jest ich troszeczkę więcej, ponieważ po drugiej stronie Jimina jest usypana z nich cała góra. Bęben jest symbolem życia i można go porównać do bicia serca i tutaj dość logiczna rzecz. Wszyscy wiemy, że jeżeli serce bije, to znaczy, że żyjemy, a jeżeli jest cicho,
to umieramy. I to można też porównać do kariery BTS, do tego, co BTS próbowało nam przekazać na przykład w Black Swan, że oni tak naprawdę nie mają kontroli nad własnym życiem i przychodzi taki moment w życiu każdego idola, że jakby ta muzyka, którą tworzy, tak naprawdę nie ma serca, nie żyje, ponieważ w tej muzyce nie ma ich samych. Wi leży na ziemi krzyżem i ta scena od razu mi się kojarzy z prologiem, ewentualnie z Euphorią, a obok niego siedzi mała dziewczynka, która ma zawiązane oczy i niczego nie widzi. Jednak w momencie, kiedy Wi odsłania jej oczy i łapie ją za rękę, to wokół nich zaczyna ożywać natura. I to jest dokładnie taka sama scena, jak znalazła się w teledysku do Make It Right, ale w momencie, kiedy wyszło Make It Right, to nikt się nie spodziewał, że te sceny, te rysunki będą miały jeszcze jakiekolwiek odniesienie w przyszłości. Można stwierdzić, że ta dziewczynka albo symbolizuje armii, które BTS chroni przed światem, a następnie próbuje im pokazać lepsze życie. Ewentualnie, że to jest to dziecko z Omelas, które niczego nie widziało, jednak V nie był obojętny na krzywdę jednostki, uwolnił to dziecko i teraz wszystko dzięki temu stało się piękniejsze, dzięki temu pięknemu gestowi. Albo jeszcze inaczej, ponieważ ta dziewczynka może też symbolizować mieszkańców Omelas, jest ślepa na zło i na krzywdy ludzkie, jednak V odsłania jej oczy, co będzie się odnosić do tego, że BTS porusza bardzo dużo problemów społecznych w swoich tekstach i odsłania ludziom oczy. Namjoon pojawia się w teledysku do On na tle statku, wokół niego znajdują się różne zwierzęta i oczywiście całkiem słuszne będzie nawiązanie tutaj do historii Noego i jego arki. Oczywiście w historii o Noe także pojawia się gołębica, którą Noe wypuścił, żeby sprawdziła, czy już jest sucho, czy można wyjść na ląd. I to ma sens, biorąc pod uwagę ostatnią, jedną z ostatnich scen w tym teledysku, moment, w którym Jin także wypuszcza gołębicę. Lub gołębia. Namjoon będzie jak Noe, lider zabierze na arkę m.in. BTS, czyli swoją rodzinę, ale będzie także chciał uchronić ludzi przed tym grzesznym, złym światem, pełnym uprzedzeń, niepowodzeń i nienawiści, ale tak jak wspominałam wcześniej o tym, że BTS buduje swoje gniazdo, tak budują też arkę i swoimi tekstami chcą nam przekazać różne wartości. Jin trzyma w dłoniach klatkę z gołębiem i to przypomina nam scenę z Fake Love, gdzie Jin próbował ochronić kwiat smeraldo. W teledysku widzimy też ilość, ogromną ilość klatek, jaką posiada Jin i biorąc pod uwagę fakt, albo zakładając, że Jin cofa się w czasie, żeby uratować tego gołębia i widząc, ile jest tych klatek, jesteśmy w stanie stwierdzić, ile razy Jin cofał się w czasie, żeby kogoś uratować, jednak za każdym razem, kiedy to robił, pojawiała się nowa ofiara. I dokładnie to samo dzieje się w komiksie do Save Me. Może to nawiązywać także do uratowanych ludzi, oczywiście w sensie metaforycznym, ponieważ te martwe gołębie to ignoranci, a BTS przywraca ich do życia i otwiera im oczy. Patrząc na kolejną scenę, jesteśmy w stanie stwierdzić, że Jimin i Jungkook są w pewnym stopniu ze sobą powiązani, połączeni, wykonują podobne ruchy i w momencie, kiedy Jimin wygląda jakby miał się przewrócić, to upada też Jungkook, aczkolwiek sposób, w jaki upada, jest podobny do utraty przytomności Hoseoka Bainijiu. W kolejnej scenie Jungkook leży na ziemi, otoczony przez martwe drzewa, w dodatku siedzi na nim ptak, który próbuje się nim pożywić. I to po raz kolejny będzie odniesienie do tej ignorancji ludzkiej, do złego świata, do świata pełnego grzeszników, gdzie nikogo nie obchodzi cierpienie jednostki. I to będzie też symbolizował J-Hope, który nagle zaczyna rapować obok nieprzytomnego Jungkooka, jak gdyby nigdy nic. I w takim momencie też ludzie będą wręcz próbowali kogoś dobić i pożywić się nim, wyssać z niego energię do samego końca. J-Hope w tym teledysku jako jedyny ma ubrania z przyszłości, tak jakby, co jest oczywiście nawiązaniem do teledysku do Ego, gdzie J-Hope jechał samochodem pod prąd w stronę przyszłości. Suga znajduje się w ciemnym pomieszczeniu, które przypomina miejsce kultu. Znajdują się tam także ludzie, którzy będą nam przywodzić na myśl teledysk do Persony, ale całość kojarzy nam się z Shadow, czyli z interludium Sugi, ponieważ tam panuje właśnie taka mroczna, ciemna, tajemnicza atmosfera. W internecie pojawiły się teorie, jakoby ci ludzie mieli symbolizować armię, a świece, które trzymają, były jakby takim światłem nadziei, ale zarówno dla nich, jak i dla BTS. Jest to światło, którym ma podążać BTS, ponieważ to fani pomagają BTS odnaleźć samych siebie i widzieć sens w ich muzyce. Chłopiec siedzący na aucie obok Jimina nagle uderza dłonią w bęben i to będzie symbolizować ponownie bijące serce. I w tym samym momencie dziewczynka, która jest widza, zaczyna widzieć, Jungkook odzyskuje przytomność, a brama się otwiera. Po drugiej stronie muru widzimy lwią skałę z Króla Lwa i to dosłownie. I jest to pierwsze skojarzenie dotyczące tej skały w tym teledysku i jestem pewna, że hejterom nie spodoba się porównanie BTS do królów K-popu czy cokolwiek takiego, ale tutaj chodzi bardziej o metaforę, ponieważ BTS próbuje przewodzić ludziom, próbuje przewodzić osobom, które ich słuchają i pomóc im odnaleźć i zaakceptować samych siebie. Istnieje wiele teorii mówiących o tym, że Jungkook w tym teledysku symbolizuje Jezusa. Jezus przed ukrzyżowaniem miał na głowie koronę cierniową, natomiast Jungkook ma spętane cierniami ręce. I wchodzi on do wody, zanurza je po to, żeby po chwili wyciągnąć je uwolnione, już bez cierni, co może symbolizować albo chrzest,
albo odpuszczenie grzechów, czyli oczyszczenie się ze zła. Jungkook wyciąga z wody muszlę i ta konkretna muszla w buddyzmie ma za zadanie obudzić ludzi z ignorancji, ale jest także oznaką zwycięstwa nad cierpieniem, co oczywiście idealnie łączy się z tym, co powiedziałam wcześniej o Omelas i nie tylko. Widzimy w końcu całe BTS i podążających za nimi ludzi. Jin wypuszcza białego gołębia, co dla jednych może symbolizować Ducha Świętego, ale wypuszczenie gołębia jest także symbolem podniesienia wzroku, ponieważ zaczynamy coś zauważać i oznacza nowy początek. Jungkook dmucha w muszle, która wydaje z siebie dźwięk przypominający trąbkę i taki zabieg jest popularny na Hawajach, oznacza wtedy koniec dnia, chociaż w przeszłości nie dmuchano w nią w nocy, ponieważ wierzono, że ten dźwięk sprowadza złe siły, złe duchy i ciemność, co z kolei widzimy w teledysku do On w momencie, kiedy pojawiają się chmury, a BTS zaczyna tańczyć w ciemnościach i sceneria, w której tańczą, przypomina Grę o Tron, chociaż mi osobiście bardziej kojarzy się z Władcą Pierścieni, ponieważ ten wulkan, który też się tam pojawia, przypomina mi Mordor. Scena, w której widzimy BTS w szatach z kapturami na głowach, przypomina nam Fake Love, co idealnie się łączy, ponieważ Fake Love upadła przed nimi ściana, a teraz patrząc na teledysk do On, możemy stwierdzić, że to właśnie ten mur, który widzimy w teledysku. Jednak ta ciemność to złoto, wszystko znika i rośliny zaczynają ponownie rosnąć. I Namjoon jako lider unosi pięść do góry i Bangtani zaczynają za nim iść w kierunku tej skały, która kojarzy nam się nie tylko z Królem Lwem, ale może nam się kojarzyć także z historią Mojżesza, ponieważ ten mur rozstąpił się niczym Morze Czerwone, a ta skała będzie nam się kojarzyć z Górą Synaj. W ostatniej scenie BTS wspina się na górę, Namjoon ich prowadzi jako lider, a Jungi idzie ostatni, co się kojarzy z czymś, co kiedyś powiedział Jungkook, że jeśli lider zawsze wskazuje im drogę, to Jungi zawsze daje im siłę i ich wspiera. Sama ta scena na górze kojarzy nam się z czymś, co już widzieliśmy w erze Hwayang Yonghwa, ale pod koniec tego teledysku pojawiają się też słowa No More Dreams, które są oczywiście odniesieniem do debiutu BTS, który odnosił się do utraconych nadziei, do utraconych marzeń, ponieważ trzeba podporządkować się społeczeństwu. I w On znikają słowa No More, zostaje samo Dream, co oczywiście będzie oznaczać, że oni już jakby zwyciężyli z tymi wszystkimi przeciwnościami i żyją w tym momencie swoimi marzeniami, tak jak chcieli. I to tylko część interpretacji teledysku do On, ponieważ tak jak powiedziałam na początku, czeka Was jeszcze jeden film z interpretacją tego teledysku, ale pod kątem mitologii greckiej, więc jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapki w górę, oczywiście subskrybujcie po więcej teorii, kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnej części, zostawcie swoje teorie w komentarzach i do zobaczenia w następnym filmiku.